Mam nadzieję, że coś było widać. A ja udaję się na trening. Tak, całe... niecałe 3 km. Pokazuje mi z mojego planu. I sporządziłem plan, że będę biegał na 5. Niedługo. W maju. I dziś powinienem w zasadzie przejść truchtem, swobodnym tempem. 3. Trochę mało, pewnie zrobię więcej. No. Dawno mnie nie było, prawda? To ciekawe, że zawsze jak mnie nie ma, to przybywa paru subskrybentów. Cześć, pozdrawiam was. Nie wiem, czemu mnie śledzicie. Może tak jak niektórzy, żeby się nabijać. Nabijać, w zasadzie złe słowo. Oburzać, że powiedziałem brzydko na filmie. Bo takie ostatnio komentarze się pojawiły. Ludzie byli załamani sobą. No nie martwcie się, też jestem załamany sobą. Psy szczekają, karawana jedzie dalej. No. Idę biegać. Jestem i wróciłem. Pewnie mokry, brzydki. Jogging w kalu. Chodzenie w kalu, jak zresztą mieliście pewnie okazję zobaczyć, to nie tylko... Może podniosę, żeby mikrofon było słychać. To nie jest tylko jogging. To walka o życie. A przynajmniej o to, żeby mieć całe kończyny. Po prostu... W tym roku zrezygnowano z posypywania dróg szutrowych, zrobienia z nimi czegokolwiek, po prostu jest jedna wielka tafla lodu, jest super. Ale w mieście też nie jest lepiej. Burmistrz z tak wielkim doświadczeniem zatwierdził firmę, burmistrz Węgorzewie jest już trzecią kadencję, zatwierdził firmę, pewnie duże oszczędności dla gminy, która nie wyjeżdża na przykład posypywać dróg o 3 rano, tylko o 12, jak już wszyscy przejechali, zdążyli się połamać i pozabijać. No. Właśnie chcę wam przytoczyć statystykę, bo ostatnio natknąłem się na badanie, które pokazywało jakość życia w poszczególnych gminach i Węgorzewo. W poszczególnych gminach w Polsce, nie w województwie. Węgorzewo zajęło szczytną pozycję. Chcę powiedzieć tylko... Aha! Węgorzewo. Powiat, w którym żyję. Znalazł się w rankingu na 374 miejscu. Z 380 miejsc w Polsce. Tak. No. Ale większość mieszkańców i tak wierzy w to, przynajmniej spora część, że jest super, że jest cudownie, a władze robią wszystko po prostu, żeby kwitło. No, 374 miejsce na 380, jest ile? 6 gmin w Polsce, gdzie jest gorzej. Gdzie są niższe zarobki, większe bezrobocie i radość.
Dzień dobry, po raz kolejny samochodu przyciąłem salik. Spadnie i w ogóle. Taki rozchełstany. Pojadę. Generalnie ciekawy jestem, czy to nie przysłoni mikrofon. W ogóle jestem ciekawy tego nagrania. Takiego samochodowego nagrania. Brum. Jedziemy. Jadę do lokalu, który posiadam. Przy ulicy Armii Krajowej 35. O powierzchni trochę ponad 33 metry kwadratowe, który mam do wynajęcia, gdyby ktoś chciał się skusić. A jadę tylko dlatego, że jest zima. A jak jest zima, to musi być zimno. Aczkolwiek zimno w lokalu chlędnowo-usługowym to nie najlepsze rozwiązanie, więc z konieczności trzeba raz na jakiś czas pojechać i przegrzać całe pomieszczenie, żeby się osuszyło. Generalnie sprawa wygląda tak, że no, trochę mnie to wszystko kosztuje, a póki co sam z tego nie korzystam. Więc gdyby może ktoś oglądający chciał się skusić i wynająć lokal na jakieś usługi lub handel, no to wiadomo, tak, można się ze mną skontaktować. W ogóle to jest ciekawa opcja, jechać i rozmawiać. Samochód to jest takie prywatne, zajebiście miejsce. Nikogo nie ma, nikt nie wsiądzie w czasie jazdy, nikt nie przeszkadza. Ewentualnie co może przeszkadzać, to dźwięk silnika, jeżeli będzie mikrofon zbyt dobrze ściągał. A jest zima, jedziemy samochodem z silnikiem diesla, który zanim się rozgrzeje, no to może pracować w zimnie dosyć głośno, przynajmniej w porównaniu z silnikiem benzynowym. No, dobra, przybitkę pokażę na miejscu. Tak sobie stoję, czekam aż się nagrzeje, prawda? Przyszło mi do głowy, żeby nakręcić taki sobie przewodnik, na przykład po Węgorzewie, tylko obecna pogoda jakby no słabo jest, śnieg i tak dalej, to jest mało fajne do pokazywania turystom, że sam śnieg jeszcze może być, ale tak było szaro, buro, to trochę zeszło, to ten... Nie wygląda to najlepiej. Aczkolwiek, może macie jakieś pomysły, sugestie na śnieg. No. Pada śnieg. A już mógłby przestać. Szczerze mówiąc, dla mnie. No. Mogłaby być już wiosna w lutym. W zasadzie w ogóle mogłoby nie być zimy. Nie przepadam. Okej, można pojeździć na Alpe Santes, co tam jeszcze bałwana polepić, ale umówmy się, jest drugie tyle rzeczy niefajnych, tak? Poczynając od odgarniania śniegu, poprzez ogrzewanie chałupy, które wcale nie mało nas kosztuje, poprzez właśnie takie akcje z jeżdżeniem i
zobaczymy, jak idzie mojej siostrze, która otworzyła perfumerię z ciuchami, w zasadzie ciuchy z perfumerią. Ale nazywa się perfumeria Refum, nie widzicie go, mimo tego, że 3/4 powierzchni ma w ciuchach. A jakie ma ciuchy, to wam za chwilę pokażę. Siostrę wam pokażę. Nie żebyśmy się jakoś lubili strasznie, ale co tam. I także tego. Jesteście z Węgorzewa, możecie wpaść, możecie zobaczyć, możecie odwiedzić. Fajnie by było, gdyby no, się trzymała na rynku. 20 coś tam, bla bla bla, koła dofinansowania wzięła, jak się nie utrzyma rok, to będzie musiała zwracać. No, także no, wszyscy w koło mówią, że o, to w Węgorzewie można, mogłoby być w Węgorzewie, to nie trzeba było pić do Giżycka, a jak jest, to nie chodzą i nie kupują, a jak tam się utrzymać. Nie wiem, wspominałem już w dzisiejszym vlogu, 374 zdaje się, tak? Miejsce najgorsze do życia w Polsce to Węgorzewo, witamy. Także tego dojeżdżam na miejsce, będzie cięcie. Jak się podoba samochodowy vlog? Jak się podoba vlog z samochodu? Komentujcie, udostępniajcie, wbijajcie na mojego Instagrama, podczas gdy ja parkuję. Daleko wjadę, będę miał daleko, żeby cofnąć. A co? Dobrze mi idzie nagrywanie w samochodzie. W związku z tym school run, czyli odbieramy dzieci w pierwszej kolejności przedszkole, bo Paulinka lubi odbierać Olusia, a Oluś nie lubi chodzić na górę, nie zbierać Paulinki, więc jedziemy najpierw po Paulinkę. Pierwszy raz po feriach dzieci w szkole. Pierwszy raz jest taki dzień, że można rzeczywiście coś konkretnego zrobić i zająć się konkretnie swoimi sprawami. A nie niańczyć dzieci. Ciekawe, jak im minął dzień. Spróbuję za chwilę zamocować kamerę, może nie tak centralnie, za chwilę w drodze powrotnej kamerę z tyłu, tak żeby je było widać, nie wiem, może jakoś na podsuficie, może gdzieś. Poszukam jakiejś powierzchni i zobaczymy, co tam u nich słychać. O, pani właśnie mi otworzyła drzwi. A co tam? Po co te lusterka są w autach, nie? Musisz rozpiąć? Poczekasz sekundę? Tak. A powiedz, jak było w szkole, jak było w przedszkolu? Doskonale i fajnie. I doskonale i fajnie? Oluś, jak też, było w szkole? Też doskonale i fajnie. Tak? I co robiliście? Bawiłam się i jadłam
Mówię, odpoczywała mi na śpiąco. Ja no, też odpoczywam. Puentezik się wita. Przy pogłaskajcie go. Uważaj, tylko żeby on się przestraszył ciebie, żeby się nie posikał. No, dobra. Okay.